Cześć. Ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. No, minęło trochę czasu od naszego ostatniego nagrania, ale co dużo mówić? W międzyczasie ci, co są na grupie na Facebooku. Wiedzą, urodziła mi się córka i postanowiła przyjść na świat trochę wcześniej niż była planowana, więc e, no, pokrzyżowało to pewne plany. Między innymi publikacje na kanale, ale, ale sytuacja jest już stabilna, więc możemy wrócić do nagrywania, do testowania e, i do działania na kanale, na tym wspaniałym projekcie, bo w międzyczasie oczywiście, jak zawsze zresztą, e, działo się całkiem sporo. Także przejdźmy sobie do weekly, podsumujemy trochę e, tych ostatnich aktywności, podsumujemy sobie najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie, no i jeżeli o czymś zapomnę, to y, oczywiście w kolejnych filmach będzie to wszystko poruszone. A jest co testować, bo pojawiło się naprawdę sporo fajnych rzeczy. Także, cześć. No i cóż, zapraszam. No to lecimy i nam tutaj zaburzyła się troszeczkę alfabetyczna kolejność <laughs> przedstawiania usług, dlatego że w Polsce uruchomiona została platforma Amazon Luna. Jest to świetna informacja, bo co dużo mówić, Luna ma taki stadiowy vibe, mimo że korzysta z architektury pc to działa świetnie i ma jakby trochę z automatu bardzo dużą liczbę potencjalnych użytkowników, osób, które mogą ją użyć. Dlatego, żeby używać Amazon Luny na początek, wystarczy subskrypcja Amazon Prime, którą, no, Dużo mówić, sporo osób ma, dlatego że ogląda seriale, a niekoniecznie zainteresowane grami. A już z subskrypcją Amazon Prime można grać chociażby Fortnite'a, co jest ciekawą alternatywą dla rodziców chociażby. Eee, no, oczywiście test luny w trakcie, działam, tutaj sobie już ogrywam i sprawdzam, jak to wygląda. Eee, ogólnie usługa bardzo fajna, warta wytestowania, bardzo ciekawe integracje z różnymi kotami, które zresztą działają bardzo sprawnie. Chociażby, nie wiem, jeżeli macie kupioną grę, na przykład w sklepie Ubisoft na PC, -cie. ja tutaj testowałem. Na przykładzie Assassin's Creed Valhalla, to możecie już z tym abonamentem Amazon Prime, którego ja używam właśnie do oglądania seriali, testować i grać bez żadnego problemu. Sejby się synchronizują z Ubisoftem. No ale wiadomo, Ubisoft zawsze był generalnie do przodu, jeśli chodzi o to jakie, e, o, w ogóle do przodu było podejście do usług chmurowych, zawsze mocno wspierał stadie i wszelkie inne usługi. Jeśli chodzi o gry, bibliotekę gier, to co ostatnio tutaj dołączyło do usług, to są gry, e, które wynikają troszeczkę z biblioteki, integracji biblioteki ze sklepem GOG, także Thronebreaker, Blastemus, X Defiant, e, Wiedźmin 1.2, e, Fallout New Vegas, Fallout 3, no tak jak widzicie jest w co grać, to jest też Ubisoftowe gry, e, co dużo mówić fajna usługa, kolejna zresztą fajna usługa, dodatkowo, która ma też swój hardware i to jest w ogóle ciekawostka może nie przyrodnicza, ale yy, interesująca, dlatego, że yy, kontroler Luny, który no, formą przypomina, nie da się chyba uciec od tego porównania, a formą przypomina kontroler, od, kontroler Pro od Nintendo Switcha, yy, jest ciekawą konstrukcją, dlatego, że opiera się na podobnej technologii, jak ten kontroler od Stadia, a więc łączy się bezpośrednio przez Wi-Fi z usługą Amazon Luna, przez co opóźnienia są jeszcze mniejsze. I z doświadczenia stadiowego, tutaj jeśli chodzi o lunowe, jeszcze nie posiadam, no działało to świetnie i naprawdę opóźnienia były właściwie nieodczuwalne, nawet grając w Mortal Kombat 11. Zresztą starsi tutaj widzowie pamiętają, bo graliśmy przecież wspólnie. Także super informacja. Wytamy Amazon Luna, będziemy podsumowywać, patrzeć na nowości, testować, grać e, wspólnie. Może myślę, że w najbliższą sobotę jakiś live'ik właśnie z Amazon Luny, zobaczymy co tam w trawie piszczy, jak to wygląda. Jest tutaj taki ciekawy tryb kauczowy, czyli ktoś kto e, może z wami zagrać w grę multiplayerową, tak jakby siedział obok na kanapie, a nie musi posiadać gry czy abonamentu. Więc będziemy testować e, i tyle, jeśli chodzi o Lunę na początek. Boosteroid, no, co tu dużo mówić, pojawił się plan Ultra, więc mają możliwość grania w jakości 4K, mają możliwość grania w 20 klatkach na sekundę, choć tutaj są zgłaszane pewne problemy z synchronizacją dźwięku i obrazu, ale. Testy jeszcze przede mną. Nie ukrywam, w ogóle nie miałem jeszcze szansy uruchomić tego, e, tego trybu i zobaczyć, jak to działa, więc będę testował, będziemy testować e, i sprawdzać, jak to wygląda. Niemniej jest to świetna informacja: Boosteroid dołączył do e, właściwie bezkonkurencyjnej, jak na razie, e, jak do tej pory, e, usługi GeForce Now, która oferowała jakość no, na poziomie, którym nikt inny jej nie oferował, więc mamy świetną informację: Boosteroid dołącza do planu 4K. Jeśli chodzi o gry, to oczywiście. Jak zawsze zresztą bardzo ciekawa biblioteka gier, e, fajne nowości, e, dołącza sporo gier z różnych sklepów, od Xboxa e, przez Battle.net, bo e, i Classic dołączył teraz najnowsze, e, może to nie jest remaster, ale ponowne wydanie Duma 1 i 2, choć tutaj w tym wypadku chyba Cloud Gaming nie jest niezbędny, bo jeżeli macie urządzenie, które uruchomi Wam... Cloud Gaming to najpewniej uruchomiłam też Duma 1 i 2 bez żadnego problemu. No Man's Sky to też taka jedna z większych nowości ze sklepu Xboxowego. Palward bardzo ciekawa gra do GP 2024, 2023, 2022, także poszli ze wszystkim. Skyrim, oczywiście, Raid 5. Ogólnie, jak to w Boosteroid jest co ogrywać, tak ta taka gier zawsze się wyróżniała, i o to w tym wszystkim chodzi. Jeśli chodzi o część instalacyjną i nowości, to F1 Menager 2023 Xboxowy, Crash Bandicoot, 3 Trilogy, czyli gry, które dołączyły do Game Passa, Total War Warnowy czy Payday Trójeczka. Także co dużo mówić, można, można ogrywać. GeForce Now! No i tutaj mamy dopiero informację: GeForce Now przekroczyło magiczną wartość, liczbę 2000 gier dostępnych przez usługę cloud gamingową. Oczywiście jest to kropla w morzu wszystkich gier, ale naprawdę biblioteka rośnie i nie ma chyba co tak jakoś ekstremalnie narzekać. Oczywiście brakuje strategicznych tytułów, jak choćby, nie wiem. Strzelam na szybko Harry'ego Pottera, gier z Sonikiem. Teraz ogólnie jest w co grać. Gry dołączają, co dzień pojawiają się nowe tytuły. Zawsze coś ciekawego wskoczy. W tym tygodniu z ciekawych gier, e, i myślę, że możemy się mówić na jakieś wspólne granko, to jest Warhammer 4000 40 Speed Freaks. To jest gra Free to Play. Można odgrywać one w tej chwili we wczesnym dostępie. Próbowałem ją uruchomić natywnie na moim magicznym komputerze z GTX 1050 Titanium. Pozdrawiam Rafała, który użyczył mi tą kartę graficzną, bo tak to nie miałem żadnej. E, no i niestety jest słabo, to znaczy na 1080p wszystko na low działa w 30 klatkach, niegrywalne. Ale zobaczyłem, że jest GeForce Now, to nie powiem. Moje serduszko Warhammerowe szczególnie się ucieszyło, więc absolutnie gra do ogrania, wygląda nieźle, jest zabawna. Oczywiście zobaczymy w jakim kierunku pójdzie, ale tak na takie właśnie stresowanie wygląda super. Co działo się jeszcze w międzyczasie? No oczywiście dołączyło Skyrim i to też jest bardzo duża gra, którą no chyba warto ograć. Ja wiem, że Skyrim to może nie jest taka gra, która urywa głowę i większość z Was jest spora szansa, że mogła już ją ograć. E, ale jak nie było okazji, no to teraz jest. I co dużo mówić, e, no gra jest świetna. E, The Settlers New Allies też dołączyła ze stima, ale tutaj no niestety ta gra powinna się po prostu inaczej nazywać. E, no i Resident Evil Village też dołączył, że jak ktoś lubi e, troszeczkę się tutaj postraszyć, to można jak najbardziej. Dodatkowo, e, to chyba też taka jedna z ciekawszych i lepszych e, aktualizacji e, możliwość wyboru 10-bitowej palety kolorów. E, to jest bardzo fajna informacja e, dużo lepsza. E, Kolory czy ekran dużo lepiej oddaje, czy streaming dużo lepiej oddaje kolory realne tego, w jaki sposób wygląda gra. E, można się cieszyć po prostu szerszą paletą barw i co dużo mówić, no to podnosi jakość obrazu, więc Nvidia znowu, właściwie nie konkurując z nikim, podnosi poprzeczkę coraz wyżej. E, z ciekawych rzeczy, tutaj taka informacja trochę na pograniczu, e, powoli pojawia się integracja e, sklepu xboxowego z... GeForce Now. To jest o tyle ciekawe, że podczas jakby kliknięcia w sklepie, żeby zagrać w chmurze, będziecie mieli taką możliwość wyboru okienka, w którym chcecie zagrać. Czyli czy chcecie zagrać w Xbox Cloud Gaming, bo jest przez subskrypcję Game Passa, czy chcecie zagrać sobie w GeForce Now. W tej chwili jest to raczej w formie linka, taka prosta nakładka, może być, że trochę forma takiej reklamy bardziej niż realnej funkcjonalności, ale to ciekawy kierunek. Takiej integracji z sklepu Xboxowego eee, w tą stronę myślę, że nikt się nie spodziewał. Raczej wszyscy czekamy na tą integrację w drugą stronę, czyli żebyśmy nie musieli się logować do usługi za każdym razem uruchamiając grę z poziomu GeForce Now, ale w tą stronę też integracja mile widziana. No i co, no został nam jeszcze X xCloud, tutaj też całkiem sporo ciekawych gier dołączyło do oferty, e, na start, czyli w lipcu, e, dołączyło 8 gier i wszystkie wskoczyły w Clouda, a więc było to Journey to the Savage Planet, fajna gra, ogólnie polecam, ograłem, ograłem może za 3-4 godzinki, ale ciekawy tytuł. E, czy to tytuły drobne, mniejsze, większe, jeżeli lubicie cr cricket, e, neon white czy chia, akurat bardzo przyjemny tytuł, szczególnie dla młodszych widowni, też można ograć, to jest w co? Grać. Jeśli chodzi o kolejne tytuły, które dołączyły, no tutaj troszeczkę ciekawiej, a więc mamy Crash Bandicoot NSA Trilogy, nie powiem, jest to trylogia, którą chyba chciałem kupić już od dłuższego czasu, e, więc cieszę się, że e, do oferty dołączyła, dołączyła 8 sierpnia, dodatkowo Mafia Definitive Edition, czyli poprawiona wersja Mafii, że nie mieliście okazji nigdy ograć Mafii, to trzeba e, i Creatures of Ava, też ciekawy tytuł do ogrania, także idą do przodu. Oczywiście w międzyczasie pojawiły się też zapowiedzi nowych gier First Party, tutaj no, tu dużo mówić, Microsoft ciśnie, zobaczymy co z tego będzie, bo oczywiście różne rzeczy się mogą zdarzyć, natomiast tak czy inaczej, tak jak widzicie, no, portfolio robi wrażenie, trochę dodatków, trochę nowych tytułów, będzie Indiana Jones, będzie Doom The Dark Ages, będzie Fable, dodatek do Diablo, Age of Mythology, już właściwie za rogiem World of Warcraft, dodatek podobnie, chociaż tutaj Wersja niekonsolowana, no ale mamy możliwość ogrania zarówno w GeForce Now, bo wowy dołączyły do GeForce Now. Testowałem, działa super naprawdę, czy w Boosteroid, więc jest co. Ogrywać. Dodatkowo kolejna informacja: aplikacja Xbox pojawiła się w sklepie Amazon, a to oznacza, że jeżeli macie Firesticka, czyli sprzęt do streamowania obrazu czy usług Amazona, możecie zainstalować sobie aplikację Xbox i cieszyć się nią na dużym ekranie. Dlaczego to jest takie ważne? No, dlatego, że oficjalnie aplikacji Androidowej na Android TV e, nie ma i w tej chwili, jakby z dużych ekranów, możemy się cieszyć streamingiem tylko bezpośrednio z konsoli Xbox. Na przykład posiadając Xbox One, możemy sobie streamować gra, która nie jest dostępna na One, czyli na przykład Starfielda czy Force Motorsport, e, lub posiadając telewizor Samsunga bądź LG z najnowszej generacji. No i tutaj, e, oczywiście, no nie każdy taki telewizor posiada. A tutaj za kilka stówek można kupić sobie Fire TV czy Fire Sticka. Chyba Fire TV jeszcze nie jest wspierane. E, warto poczytać Fire Sticka. Też tam jeszcze zrobię mały research. E, I można cieszyć się aplikacją Xboxa na urządzeniu Amazon'a i przede wszystkim na dużym ekranie. Co, no co za dużo mówić, robi robotę. Taki mało urządzonko, a takie możliwości. To wszystko dzięki Cloud Gamingowi. Z ciekawych rzeczy, które wydarzyły się też w międzyczasie, takich stricte cloud gamingowych, to w najnowszym numerze PSX Extreme pojawił się artykuł Gaming przechodzi do chmury. Eee, ciekawy artykuł, kilkustronnicowy tekst o tym, jak cloud gaming się rozwija, sobie go znajdę. O, rewolucja cyfrowa, czyli cloud gaming przechodzi do chmury. Eee, Pierwszy akapit, no Ciężko nie mieć wrażenia, że Pan redaktor inspirował się moim filmem o historii cloud gamingu, ale to bardzo dobrze, bo dzięki temu informacje wszystkie się zgadzają. E, bardzo fajny artykuł, także polecam. No i co dużo mówić, to pokazuje trend, e, trend, z którego e, ten, który dzieje się dopiero teraz, czyli cloud gaming się oswaja. Myślę, że wszyscy tutaj, a może nie wszyscy, ale osoby, które są z cloud gamingiem od jakiegoś czasu, e, Pamiętają, że Cloud Gaming był mocno demonizowany. Znaczy, to była ta zła część gamingu, czyli ta, ta, która zabiera nam własność, ta, która nie pozwala nam grać na własnym sprzęcie, ta, która nie wspiera fizycznych wydań gier. Eee, no i to się zmienia. Oczywiście było to do przewidzenia. To, że Cloud Gaming jest przyszłością. Ja miałem okazję osobiście na tym kanale, wspominać o tym już w 2001 roku. Wświetlaczach w zagłówkach w halo, no więc no to jest, czy, czy jakieś tam swoje ulubione gry wtedy, a nie trzymając gemboya w rękach, więc no przyszłość jest chmurowa na pewno. Czy w 2002 roku pina się pod te inne projekty, które no po prostu są wskazane na sukces, właśnie tak jak cloud gaming. No i od tego czasu, oprócz tego, że ubyło mi kilogramów, to mój pogląd się absolutnie nie zmienił. Cloud gaming to przyszłość, nic tego nie zmieni. Będziemy grać w chmurze coraz więcej, coraz lepiej, coraz przyjemniej, z coraz mniejszymi opóźnieniami i w coraz to wyższej jakości. Eee, to tyle drogą podsumowania. Eee, wypatrujcie informacji na grupie facebookowej i na Discordzie. Eee, Część osób jeszcze jestem winien prezenty, które były rozdawane podczas live'a urodzinowego. Eee, także do końca tygodnia temat załatwimy. Tyle. Dzięki wielkie. Pograjcie sobie trochę. Cześć.